Cześć, kochani. Wiecie, jaki problem jest w samochodzie, jak na przykład jedziecie i nagle nie macie ogrzewania? Albo wycieraczki Wam nie działają. Lub coś się stanie, na co ma wpływ bezpiecznik w Waszym samochodzie. Wyobraźcie sobie, że niedawno przeglądałem instrukcję Renault i jak się zdziwiłem. Tam jest, praktycznie rzecz biorąc, bardzo ubogo o bezpiecznikach, a według instrukcji najlepiej zgłosić się do serwisu. Jeszcze samochody z początku lat 2000 miały świetnie opracowane instrukcje eksploatacyjne, gdzie były wykazane bezpieczniki w tych samochodach z dokładnym opisem. Potem to troszeczkę tak się rozwodniło, na przykład silnik dmuchawy, to potem się to okazywało tylko silnikiem, już nie było opisu, że to jest silnik dmuchawy. Natomiast jak sobie weźmiecie instrukcję takiego samochodu jak Renault, Kadżar na przykład, czy jakiegokolwiek współczesnego Renault, albo na przykład Daci, to wtedy zrobicie wielkie oczy, bo się okaże, że jest rozpoznanych parę bezpieczników i nic poza tym. Gdzie są bezpieczniki w tym samochodzie? Ano jak zwykle bezpieczniki są tutaj, to jest główna ich lokalizacja, ale tu nie ma wszystkich bezpieczników. To są tylko te, zaraz Wam pokażę o co chodzi, które możecie sobie ewentualnie skontrolować. Proszę bardzo, to jest taka wsuwka, możecie tutaj delikatnie włożyć jakiś śrubokręt najlepiej lub włożyć ze sobą scyzoryk. O, proszę. I tu macie bezpieczniki, te najważniejsze bezpieczniki, ale proszę, jakże ubogo są opisane. Praktycznie nie wiemy nic. Wiemy tylko, że mamy jakiś bezpiecznik od tablicy rozdzielczej, mamy dwa gniazda, tutaj jest podgrzewanie fotela, tutaj audio, tu jest gniazdo bezpiecznika, a tak tutaj jest bardzo ubogo. Wyobraźcie sobie, że tych bezpieczników, proszę bardzo, jest o wiele więcej. Gdzie znajdują się następne bezpieczniki? Zapraszam. W tym samochodzie znajduje się tutaj taka tutaj zapadka, którą trzeba ugiąć i tu pod tą klapką, którą teraz bardzo delikatnie wyjmę, bo oczywiście są tu zatrzaski, żeby ich nie połamać, znajduje się kolejna grupa bezpieczników. Proszę bardzo. Klapka wygląda w ten sposób i również mamy tutaj jeden głośnik od audio i jedno gniazdo. I tylko tyle. Klapka wygląda w ten sposób. Tutaj trzeba pamiętać, żeby od dołu nie podważać, bo pourywacie zaczepy, zawsze tu z boku najlepiej, tak jak ja to zrobiłem, delikatnie. O, teraz ją z powrotem usadowię na właściwym miejscu, o, żeby nie połamać. Połamiecie to, potem wszyscy Wam wytkną, że w samochodzie było grzebane. O, proszę bardzo, samo wskoczyło na swoje miejsce. Kolejne miejsce bardzo ciekawe w naszych samochodach to jest tutaj pod tą pokrywą. Możemy to oczywiście podnieść do góry. Tak. Po to jest tak wszystko sprytnie zrobione, żeby to wszystko ładnie do góry podnieść. Można sobie przy okazji filtr obejrzeć. O, tu jest kolejne miejsce, gdzie znajduje się zespół przekaźników i bezpieczników, ale nie będę tego rozszczelniał, tylko coś Wam pokażę. Wyobraźcie sobie, że znalazłem Renault Kadżar 2015-2022 schematy bezpieczników i przekaźników. Proszę bardzo.
I według tej instrukcji jestem w stanie znaleźć lokalizację gniazd i bezpieczników. Proszę bardzo, jak to wszystko jest tu ładnie opisane. O. Widzicie? A wiem, że w internecie pojawiają się zapytania. A gdzie jest taki bezpiecznik? A gdzie jest taki? Gdzie jest schemat bezpieczników? Sam wiem, bo szukałem. Proszę bardzo. Widzicie, jest to wszystko ładnie opisane. Pozaznaczane są miejsca, gdzie to się wszystko znajduje. O. A więc korzystając z skrzynka bezpieczników zasilania, proszę bardzo, znajduje się na dodatnim biegunie akumulatora, więc tu mamy skrzynkę bezpieczników zasilania na dodatnim biegunie akumulatora, skrzynka B, opis, tak? Tutaj mamy coś, aby uzyskać dostęp do bloków, należy usunąć rurę wlotową powietrza, czyli to, co zrobiłem. Proszę bardzo, jak ładnie opisane. Widzicie? I są takie instrukcje w internecie, które pomagają w tych samochodach naszych takiemu człowiekowi, który coś tam chce wiedzieć, żeby go w podróży niespodzianka nie spotkała. Można znaleźć w internecie taką informację. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.